Temat wychodzenia z postów będzie dotyczyć postów, które trwają ponad 36 godzin. Krótsze posty nie wymagają jakiegoś specjalnego wychodzenia. Po prostu wracamy do naszej diety. Natomiast jeżeli post trwa 36 godzin i dłużej, no to już wtedy wymaga specjalnego protokołu na wychodzenie. Dlaczego? Po pierwsze, w stanie postu nasz organizm wchodzi w stan fizjologicznej insulinooporności. A więc jesteśmy tymczasowo oporni na hormon insulinę. A więc spożywanie nieodpowiednich węglowodanów przy wychodzeniu z postu może skończyć się hiperglikemią, a potem hipoglikemią, gdyż nasz organizm źle zareaguje na spożyte węglowodany. Dodatkowo podczas postu w naszym organizmie dochodzi do procesu, który nazywa się autofagia. Autofagia jest to swoisty recykling na poziomie komórkowym. Ale nie tylko. Generalnie w naszym organizmie podczas autofagii dochodzi do m.in. zjadania enzymów trawiennych, a więc nasz organizm nie będzie dobrze trawił posiłku. Dodatkowo podczas głodówki dochodzą zmiany na poziomie mikrobioty jelitowej, a więc na przykład mamy mniej bakterii, które są odpowiedzialne za trawienie węglowodanów czy też białek, gdyż ich nie spożywamy. Jeżeli chodzi o tłuszcze, no to mamy endogenną ketozę, tak? Czyli metabolizujemy głównie tłuszcz. A więc jeżeli spożyjemy na początku dużą ilość węglowodanów i białek, no to taki posiłek nie będzie dobrze strawiony, zmetabolizowany. Mogą pojawić się biegunki, zdęcia, zaparcia itd., itd. Generalnie różne problemy trawienne. Dodatkowo unikamy też zebrania dużej ilości wody. Post zmniejsza stany zapalne. A stany zapalne mogą powodować obrzęki w naszym organizmie. A obrzęk to jest głównie zmagazynowana woda. A więc jeżeli pozbędziemy się stanów zapalnych, tych wszystkich obrzęków, dodatkowo spadnie nam poziom insuliny, przez co zaczniemy wydalać wodę wraz z glikogenem mięśniowym, no to możemy się pozbyć naprawdę dużej ilości wody oraz dużo ilości kilogramów. Ale nie będzie to tkanka tłuszczowa. Będzie to w większości woda. Ale oczywiście tłuszcz też. Ale jak ktoś chudnie 5 kg w 3 dni, to nie schudł 5 kg tkanki tłuszczowej. Większość tej straconej masy ciała to jest właśnie woda. No i najważniejsze. Unikamy zespołu ponownego odżywienia. Czym on jest? Zespół ponownego odżywienia ciężko jest zdefiniować. Ale mówi się, że jest to zespół objawów, który wynika ze złego wprowadzania jedzenia, na przykład u osób niedożywionych, czy też właśnie po długotrwałej głodówce. Chodzi tu głównie o zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej w naszych komórkach i w naszej krwi. Objawami zespołu ponownego odżywienia mogą być zawroty głowy, osłabienie, czy też zaburzenia pracy serca. Jest to bardzo niebezpieczne. To nie są żarty. Dlatego naprawdę, jeżeli pościcie ponad 36 godzin, wyjdźcie powoli, zróbcie to dobrze, aby nie doświadczyć właśnie zespołu ponownego odżywienia. Okej, to teraz powiem wam, jak bezpiecznie wyjść z postu. Pierwsze, co ja polecam zrobić, to jest rozum na kościach. I tutaj możecie wykorzystać kości praktycznie każdego zwierzęcia. Nie zapominajcie też o rybach, bo rozum na kościach z ryb jest bardzo zdrowy i zawiera kwasy omega-3, które mają szereg pozytywnych działań na nasz organizm. Gdy ugotowaliście sobie taki rosół, wychodzenie zacznijcie od jednej szklanki takiego ciepłego rosołu, odczekajcie pół godziny i wtedy wypijcie miksturę z octu jabłkowego lub soku z cytryny. Do szklanki wody dodajecie łyżkę octu jabłkowego lub łyżkę soku z cytryny. Dodatkowo dodajecie szczyptę soli i taką miksturę wypijacie. To pobudzi wasze enzymy trawienne do pracy, przez co wasz posiłek lepiej się strawi i unikniecie problemów trawiennych. Generalnie posiłki podczas wychodzenia niech będą lekkostrawne, gdyż organizm musi sobie przypomnieć, jak trawić pokarmy. Ważne też, aby posiłki miały niski ładunek glikemiczny. Na pierwszy posiłek proponuję zjeść 200 lub 300 kalorii. I to mogą być na przykład jedno lub dwa lub trzy jaja na miękko, szklanka brokułów z łyżką oleju kokosowego, trochę szpinaku z oliwą, czy też sardynki w oliwie. I ja zalecam następny posiłek spożyć 4 godziny później i zwiększyć o 200 lub 300 kalorii. A więc jeżeli wasz pierwszy posiłek miał 300 kalorii, to drugi nie będzie miał 600. A jak wasz pierwszy posiłek miał 200 kalorii, to drugi posiłek nie będzie miał 400. I tak spokojnie zwiększacie co 200-300 kalorii, co posiłek, co 4 godziny. W
trzecim posiłku już możecie zaczynać jeść produkty, które na co dzień jecie. Nieważne jaką dietę stosujecie, ale już możecie jeść według waszego planu żywieniowego.